Ale piękna sztuka. Spójrzcie, jaki borus. Kilka małych. A tu proszę bardzo. Ale piękny. Ale piękny prawdziweczek. Możliwe, że gdzieś tutaj będzie miał brata. Poczekamy chwilę. Poszukamy. Jest. Jest kolejny. Piękny. Dokładnie w tych miejscach znajdowałem w tamtym roku też. Ale borus. Spójrzcie, tam stoi. Tu stoi i szukamy dalej. Tu jakieś zajączki, ale zajączki nie bierzemy dziś do rączki. Dobra, bierzemy te dwie sztuki. O, bardzo dużo zajączków wyskakuje, ale ja prawołuski. Ja prawołuski. Tylko. No super, super jesteś, Grzyb. Piękny borus. Piękny borus. Potworus. Idziemy po drugiego. I idziemy dalej. Ale kopyć. Grubas. Spójrzcie. Takie borusy już wreszcie wyskakują na jurze. Krakowsko-częstochowskiej. Zobaczcie, ile zajączków. Ale ja tylko borusy. Zajączek, zajączek. Tu to samo. My nie choczem zajączków, tylko prawusy. Tu jeszcze przejdę, bo tu lubią stać. Kolejne zajączki. Dobra, skoro są, moi kochani, to ja w tym momencie pójdę jeszcze do miejsca, które tak pieszczotliwie nazywam gniazdo lokomotyw. Tam takie wielgusy nieraz podnoszę, że trzeba je targać dwoma rękami, dosłownie. A to miejsce jeszcze da zajączki. A to miejsce jeszcze da prawusy. Na 100%. Tam piękne, takie w tamtym roku znalazłem we mchu. Kilka sztuk obok siebie. Tutaj, na tym miejscu stały. Ale jeszcze nie czas chyba na nie. Bo tu na bank coś wyskoczy. Tu bardzo ładne gniazdo było i myślę, że zarodniki na pewno zostały. Więc będzie uciecha. Ale pachną. I oczywiście, jak co roku kanie, w tym samym miejscu rosną. Dokładnie tutaj wyskakują. Proszę bardzo, mamy dwie panienki. Jedna, druga. I idziemy. Ja to robię tak, żeby nie urywać nogi, nie kombinować,
Już mamy schabowego. Szukamy kolejnego. A tutaj muszą być prawusy. Jeśli nie teraz, jeśli nie dzisiaj, to na pewno w tym sezonie, bo to co roku tu są piękne. Pod tą choinką wyciągam takie sztuki, że mózg staje. Więc kolejny raz zaczarowany las mnie nie zawiódł, bo jestem tu może jakieś 20 minut. Znalazłem dwa piękne, duże prawuchy, kilka drobnych i nie kończę jeszcze dzisiaj wycieczki. Aczkolwiek już wiem, że za dwa dni wskakuję tu z koszem, ponieważ dzisiaj jestem na takim rekonesansie i nie mam ze sobą kosza, bo jeszcze nie liczyłem, szczerze mówiąc, a tu taka miła niespodzianka, bo rusy już ruszają. W tym momencie dziękuję wam za obejrzenie filmu, serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek, bo myślę, że będzie już tego więcej. Jak to wszystko wyskoczy, jak to wszystko urośnie, to będzie Eldorado. Pozdrawiam. Siema.